Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Świadek koronny to w uproszczeniu podejrzany, który w zamian za złagodzenie lub całkowite odstąpienie od kary przekazuje organom ścigania istotne informacje, które mogą przyczynić się do ujawnienia okoliczności przestępstw, wykrycia pozostałych sprawców, ujawnienia dalszych przestępstw lub zapobieżenia im. Status ten przyznawany jest jednak tylko w przypadku przestępstw i grup przestępczych największego kalibru, a starający się o niego podejrzany musi przekonać prokuraturę o znaczącym zakresie i wartości posiadanej wiedzy. Osoba ubiegająca się o tzw. koronę musi również spełniać wszystkie kryteria określone w ustawie o świadku koronnym. Wytyczne, które wykluczają możliwość przyznania tego statusu, to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą lub związkiem przestępczym, usiłowanie, popełnienie lub współudział w dokonaniu zabójstwa, nakłanianie innej osoby do popełnienia zabójstwa w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego. Jeżeli kandydat na świadka koronnego spełnia wymagane kryteria, a sprawa zakończy się prawomocnymi wyrokami, prokurator umarza jego postępowanie, przez co unika on kary za przestępstwa, w których uczestniczył i które jako świadek koronny ujawnił. Dodatkowo może liczyć również na specjalną ochronę, zmianę miejsca zamieszkania i danych osobowych, a także comiesięczną pensję wypłacaną przez państwo. Pierwsze plany wprowadzenia instytucji świadka koronnego w Polsce pojawiły się już w 1993 roku, po tym jak zanotowano niespotykany dotąd wzrost przestępczości zorganizowanej. Powstał wówczas pierwowzór ustawy o świadku koronnym, który początkowo odrzucono. Duży wpływ na nieprzyjęcie ustawy miały głosy sprzeciwu mówiące, że jest to rozwiązanie obce polskiej tradycji prawnej, niemoralne jest nagradzanie przestępcy bezkarnością w zamian za pomoc w skazaniu byłych kompanów oraz że instytucja ta grozi złamaniem fundamentalnych zasad uczciwego procesu. Mimo iż projekt odrzucono, prace nad wprowadzeniem instytucji świadka koronnego były kontynuowane, między innymi przez jednego z twórców Centralnego Biura Śledczego Wojciecha Walędziaka, czy Zdzisława Ratowskiego, który odpowiadał za stworzenie systemu prawnego związanego ze świadkiem koronnym. Polskie służby do wprowadzenia nowej instytucji przygotowywał również amerykański prokurator Steve Baczyński. Dzięki ich działaniom 25 czerwca 1997 roku uchwalono ustawę o świadku koronnym, która weszła w życie 1 września kolejnego roku. Powołano wówczas pierwszego świadka koronnego w Polsce, którym został były policjant, zeznający przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, w której strukturach sam wcześniej działał. Pierwsza ustawa budziła jednak wiele znaków zapytania, przez co zdecydowano się nadać jej charakter czasowy i instytucja świadka koronnego na stałe do polskiego kodeksu karnego trafiła dopiero 22 lipca 2006 roku. Od momentu wejścia w życie ustawy status świadka koronnego przyznawano z różną częstotliwością. Liczba ta jednak wzrosła w czasie wielkiego rozbijania grup przestępczych na przełomie lat 90. i 2000., co wynikało między innymi z nacisków politycznych na jak najszybsze posyłanie za kraty bosów polskiego półświadka. Do marca 2011 roku status świadka koronnego przyznano w Polsce 101 osobom, co wskazywało wówczas, że od początku istnienia tej instytucji rocznie średnio przybywało 8 nowych świadków koronnych. Do tego czasu najwięcej, bo aż 36, ustanowiono w apelacji warszawskiej, najmniej, bo po jednym w apelacjach gdańskiej i szczecińskiej. Co ciekawe, w apelacji rzeszowskiej nie przyznano tego statusu żadnej osobie.
Najbardziej znaną postacią, która otrzymała status świadka koronnego w Polsce, jest bez wątpienia Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, jeden z najważniejszych przedstawicieli gangu Pruszkowskiego. Masa, który przestępczą karierę zaczynał jako ochroniarz Wojciecha Kiełbińskiego, pseudonim Kiełbasa, w końcówce lat 90. był jednym z najbardziej wpływowych i majętnych bossów warszawskiego półświatka. Kiedy jednak w grudniu 1999 roku zginął jego protektor Pershing, a znaczną część jego ludzi i interesów przejął zarząd gangu, tzw. Starzy Pruszkowscy, pozycja Masy dramatycznie zmalała. Pół roku później, w nadziei na otrzymanie statusu świadka koronnego, przekazywał już prokuratorom setki nazwisk i szczegóły działalności gangu Pruszkowskiego. Gdy w sierpniu 2000 roku zdecydowano się przyznać mu koronę, służby od razu ruszyły do akcji, wyłapując dziesiątki gangsterów ze stolicy i innych części Polski. Po obławach kończących się masowymi aresztowaniami, ze strony zatrzymanych i ich obrońców natychmiast pojawiły się głosy protestu, mówiące, że Masa nigdy nie powinien zostać świadkiem koronnym, gdyż nie spełnia podstawowych wymogów do otrzymania tego statusu. Po pierwsze, adwersarze Sokołowskiego zarzucają mu, iż to właśnie on stoi za zabójstwem dawnego przyjaciela Kiełbasy, zastrzelonego w Pruszkowie zimą 1996 roku. Kontrowersje w tym wątku wzbudza fakt, że Masa nawet przed telewizyjnymi kamerami nie ukrywał, iż zaraz po śmierci Kiełbińskiego chwalił się tą egzekucją przed kolegami z gangu. Nigdy jednak nie wystąpił w tej sprawie w roli podejrzanego i pozostaje ona niewyjaśniona do dziś. Drugim argumentem, jaki podnoszą przeciwnicy Masy, jest kwestia jego decyzyjności w grupie. Przypomnijmy, że aby otrzymać status świadka koronnego, podejrzany nie może sprawować w gangu roli przywódczej. Wielu uważa, że taką właśnie funkcję pełnił Sokołowski, dowodząc swoją własną grupą przestępczą, a co za tym idzie, działając jako indywidualny szef gangu, który nie musi konsultować swoich działań i decyzji z nikim znajdującym się wyżej w przestępczej hierarchii. Aby na procesie Pruszkowa uniknąć niejasności w tej kwestii, śledczy przy współpracy z Masą rozpisali struktury gangu na styl militarny, przydzielając mu pozycję kapitana, a więc pośredni szczebel. Dla załogi, której osobiście wydawał polecenia, znaleziono zaś bezpieczne określenie podgrupa przestępcza, co eliminowało ryzyko zarzutów o indywidualne przywództwo w gangu. Według wersji prokuratury grupą pruszkowską kierować miał tzw. zarząd w składzie Janusz P. Parasol, Andrzej Z. Słowik, Leszek D. Wańka, Mirosław D. Malizna, Ryszard S. Kajtek oraz Zygmunt R. Bolo. I to właśnie ich polecenia musieli wypełniać wszyscy pozostali członkowie gangu, w tym Masa. Innego zdania było wielu gangsterów podlegających Masie, którzy uważają, że to właśnie Sokołowski był ich szefem i posiadał niezależną grupę. Zaprzeczyć takiej wersji wydarzeń nie był w stanie nawet inny świadek koronny, Marek S. Sikor, członek grupy Dariusza B. Bysia, czyli prawej ręki Masy, który w ocenie wielu obserwatorów procesu otrzymał swój status tylko po to, aby potwierdzać zeznania Sokołowskiego. Jego zeznania dotyczące szefostwa grupy Pruszkowskiej przeszły do historii, stając się przykładem przyznania statusu świadka koronnego osobie, nie posiadającej wystarczającej wiedzy, aby status ten otrzymać. Scena z udziałem Sikora jako świadka koronnego w procesie Pruszkowa miała w przybliżeniu następujący przebieg. Kto był świadka szefem? Zapytał obrońca Zygmunta R. pseudonim Bolo. Starzy Pruszkowscy, Janusz P., Parasol, Zygmunt R., Bolo, Andrzej Z., Słowik, Ryszard S., Kajtek, Mirosław D., Malizna i Leszek D., Wańka. W swoich zeznaniach świadek mówił, że po zabójstwie Pershinga ochranialiście dom Masy przez 24 godziny na dobę. No tak, zgadza się. W takim razie, przed kim wtedy świadek ochraniał Masę i jego dom? Przed starymi Pruszkowskimi.
Załóżmy więc, że byłaby taka sytuacja. Świadek siedzi w nocy w samochodzie, chroniąc dom masy i nagle podszedłby do świadka Zygmunt R., który przyciągnął ze sobą armatę. Wydaje wówczas świadkowi polecenie strzelania tą armatą w okno masy. Co wtedy świadek robi? Nie wiem. Przecież to świadka szef, nie pomógłby mu świadek? Nie wiem. Z którym z wymienionych szefów świadek miał bezpośredni kontakt? Zapytał prowadzący rozprawę sędzia. Z Januszem P., parasolem. Spotykał się z nim świadek w domu lub w mieście? Na mieście, raz tylko się spotkaliśmy pod McDonaldem w Pruszkowie. Czy Janusz P. wydał wtedy świadkowi jakieś polecenie? Wysłał mnie po hamburgery do McDonalda. Czy świadek sobie kpi z sądu? Nie, wysoki sądzie, tak naprawdę było. Zeznania Sikora wskazują na to, że jego wiedza o działalności gangu była marginalna, a co za tym idzie, nie zasługiwał on na status świadka koronnego. Po drugie, wynika z nich, że skoro ochraniał dom masy przed atakiem starych Pruszkowskich, to Sokołowski był dla niego ważniejszym bossem niż zarząd grupy Pruszkowskiej. Wszyscy, którzy znają historię masy od podszewki, zgodnie uważają, że wykorzystując swój spryt i niebywałe szczęście, skorzystał na chaosie pośpiesznego likwidowania gangów w Polsce i bez większych strat prześliznął się do nowych realiów. Jego przejście z jednej strony barykady na drugą doskonale zobrazowali autorzy książki Koronny numer 1, Piotr Pytlakowski i Sylwester Latkowski. Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, niewątpliwie skorzystał na wejściu w program ochrony świadka koronnego. Komu jak komu, ale jemu to się naprawdę opłaciło. Kiedy werbowano go na koronnego, obowiązywała ustawa, w której zapisano: można uzależnić dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego także od zobowiązania się podejrzanego do zwrotu korzyści majątkowych odniesionych z przestępstwa oraz naprawienia szkody nim wyrządzonej. Kluczowe jest słowo można. Oznaczało pełną dowolność. Prokurator podpisujący z kandydatem na świadka umowę mógł, ale nie musiał, domagać się zwrotu majątku zdobytego nielegalnie. W przypadku masy wszystko, co posiadał, dom, drogie samochody i pieniądze, pochodziło z działalności przestępczej. On sam chwalił się później, że w program świadka koronnego wszedł z kilkumilionowym wianem. Dlaczego prokurator Jerzy Mierzewski pozwolił mu na to? Diabli wiedzą. Masa wyrósł na celebrytę. To zadziwiający przypadek, chyba jedyny w historii kryminalnego świata, że świadek koronny, który powinien żyć w cieniu, bez imienia, nazwiska i twarzy, bryluje w mediach, udziela wywiadów, prowadzi stronę na Facebooku, gdzie opowiada młodzieży, jak cudownie się żyło za czasów mafii. Będąc świadkiem koronnym, Masa nie tylko zachował spory majątek, ale również stał się pierwszym w Polsce gangsterem celebrytą, co wprost ośmieszało tę instytucję. Został współautorem wielu książek, a wszelkiej maści internetowi twórcy, dziennikarze i producenci programów telewizyjnych uganiali się za nim z prośbą o udział w projekcie czy komentarz w danej sprawie. Jego brylowanie w mediach zakończyło się jednak nagle i gwałtownie, zatrzymaniem, zarzutami o liczne przestępstwa gospodarcze i dwuletnim aresztem. Mimo powrotu na wolność w 2020 roku, nadal grozi mu wieloletnia odsiadka. Po rozbiciu największych grup przestępczych w kraju, które siały postrach przez całe lata 90., przystopowano nieco z przydzielaniem statusu świadka koronnego. Przestępcy, którzy zdecydowali się pójść na współpracę, zaczęli za to coraz częściej korzystać z innego narzędzia, jakie oferuje polski kodeks karny. Artykuł 60, zwany potocznie 60 lub instytucją małego świadka koronnego, budzi jednak jeszcze więcej kontrowersji niż tak zwana duża korona. W przypadku małego świadka koronnego sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie, jeśli podejrzany ujawni informacje dotyczące osób uczestniczących we wspólnie popełnianych przestępstwach oraz istotne okoliczności ich popełnienia.
Z nadzwyczajnego złagodzenia kary może również skorzystać, jeśli przekaże informacje o poważnych przestępstwach, w których nie brał udziału, a o których organy ścigania nie posiadały wcześniej wiedzy. Co prawda, nie ma w tym przypadku takich działań jak całodobowa ochrona czy zmiana miejsca zamieszkania fundowana przez państwo, jednak w odróżnieniu od dużego świadka koronnego, 60 może zostać niemal każdy. Status małego świadka koronnego jest znacznie łatwiejszy do uzyskania, gdyż mogą go otrzymać również oskarżeni o kierowanie grupą przestępczą, zabójstwo czy zlecenie zabójstwa. Sytuacja ta budzi liczne głosy sprzeciwu, mówiące, że najgorsi przestępcy mogą w zasadzie uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, jeśli tylko zdecydują się wsypać innych przestępców. Mali koronni mogą również umniejszać wagę swoich przestępstw, przypisywać je innym lub w dowolny sposób manipulować faktami, przenosząc odpowiedzialność za swoje czyny na inne osoby, na przykład w ramach zemsty. Biorąc pod uwagę, że sądy niejednokrotnie wydawały wyroki skazujące tylko na podstawie zeznań 60, w wymiarze sprawiedliwości rodzi się patologiczna sytuacja, w której przestępca uznający się za skruszonego może narazić na areszt tymczasowy, a nawet karę więzienia, właściwie dowolną, wskazaną przez siebie osobę. Ponadto, zdesperowany i nieświadomy swojej sytuacji mały świadek koronny może być niebezpiecznym narzędziem w ręku prokuratorów, którzy w nadziei na szybki sukces i awans mogą za ich pomocą próbować zamykać sprawy drogą na skróty. Do jednego z takich zdarzeń doszło w Poznaniu, gdzie mały świadek koronny, mający pomóc prokuraturze w zamknięciu bosów lokalnego półświadka, został finalnie skazany za składanie fałszywych zeznań i obecnie sam jest poszukiwany przez służby w celu doprowadzenia do odbycia kary. Mowa tu o Pawle P., pseudonim Ramzes, podrzędnym przestępcy, który w zamian za darowanie mu 2 gwałtów zgodził się zeznawać pod dyktando prokuratury, liczącej na szybkie rozbicie trzonu poznańskiej mafii. Za sprawą jego pomówień do aresztów trafili nie tylko członkowie poznańskiego półświadka z Markiem F., pseudonim Western na czele, ale również takie postacie jak znany sportowiec Michał Materla czy były policjant Grzegorz Rogulski. Obecnie wszyscy wymienieni są prawomocnie uniewinnieni, a byłemu funkcjonariuszowi wypłacono dodatkowo 250 tysięcy złotych zadośćuczynienia za niesłuszny areszt. Co ciekawe, układ Pawła P. z prokuraturą udało się ujawnić dzięki sprytnej zagrywce Westerna, który podczas przypadkowego spotkania z Ramzesem dyskretnie włączył dyktafon w telefonie komórkowym i zarejestrował całą rozmowę. W czasie wymiany zdań nieświadomy podstępu Ramzes wyznał Markowi F. wszystkie szczegóły swojej współpracy, przyznając wprost, że kłamał, konfabulował i pomawiał w porozumieniu z poznańską prokuraturą. Wiem, tylko jak się dałeś im namówić na takie zeznania, no? Siedziałby za gwałt 15 Co? Lat? Co? Siedziałby za gwałt 15 lat? To straszyli ci, że dostaniesz 15 lat? No. Nie wiem. Co wierzę. To mówisz? Poważnie? No. Siedziałby za to? 15 lat w rąkach za gwałt? I dlatego cię zmusili do tych zeznań? Tak, tutaj. Dajesz Westerna, my dajemy ci papiery, ty tylko przytakujesz i... Co za chuj, nie? I Drexa jeszcze chcieli. Co? Po tobie jeszcze chcieli Drexa, Melona, Matele. Kto dał Matele? Powiedz mi, jak ja go nawet nie znam. No ty. No. A kto dał go? Jak go pan ja go nawet nosi nie widziałem po Mateli. Taki artykuł był w gazecie, nie? Że ty właśnie tam. I za co siedział Matele? Za to, że go dałem. Potrzebowali etatowego świadka. Tego z prokuratury, z CBS. Słuchaj. Czy Drex robił jakieś wajchy? Nie, Drex mi pokazali kurwa na zdjęciu, przytrzymali mi palce. Przytrzymali ci palce? No. Co za Ej, i oni przecież ci... Przecież ja Drexa widziałem tylko na życiu. I oni ci kazali na Drexa to wszystko powiedzieć? Wszystko. Że był z nami kurwa na jakimś włamaniu i kurwa. Czaisz? Drex. Się wyrzekam, na kije golfowe. Drex na włamaniu na kije golfowe. Czaisz to? No przecież to... Ale kto to? Ty to wymyśliłeś czy oni? No oni to wymyślili. Bo musimy znaleźć Drexa, rozumiesz? Cały trząt poznańskiej mafii idzie leżeć na dół. Tak nam powiedział. Potwierdza zeznaniami,
Lec jest? Tu jest. A który, który jest lec? Pokazałeś go palcem. No, pokazałem go palcem. Rozumiesz tą? Bo się wyrzygam. Ale w ogóle takie rzeczy nie było. No nie było, no kurwa, no jest? No jest. Wszystko przychodzą, są dowody? Są. Są. No i wszystko. Niby są, bo, nie, ej, no, bo ty no, potwierdziłeś czegoś, czego nie ale, było. No niby są, kurwa. Bo, Ramzes potwierdzi, głupek. No, rozumiesz? Nagranie z podpoznańskiego Baranowa całkowicie rozbiło plany organów ścigania i skończyło się na uniewinnieniu osób pomówionych przez Ramzesa, który gdyby nie fakt, że obecnie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, przebywałby teraz w zakładzie karnym. Przedstawione powyżej przypadki należą oczywiście do najbardziej skrajnych, jednak nie są odosobnione. Korzystanie z wiedzy świadków koronnych z całą pewnością niejednokrotnie przyczyniło się do rozbicia niebezpiecznych gangów i skazania groźnych przestępców. Swoboda, jaką otrzymują tzw. skruszeni przestępcy, rodzi jednak wiele niebezpieczeństw i patologii. Aby im zapobiec, w 2019 roku powstał poselski projekt nowelizacji kodeksu karnego, stworzony przez mecenasa Zbigniewa Krugera, a wniesiony do Sejmu przez posła Leroya, który wskazuje m.in. na to, że zeznania skruszonego przestępcy nie mogą być jedynym dowodem na wydanie wyroku skazującego czy decyzję o aresztowaniu tymczasowym. Sejm jednak do dziś nie uznał za stosowne pochylić się nad tym projektem. Warto również postawić pytanie, czy samo określenie skruszony przestępca ma jakikolwiek sens. Polski wymiar sprawiedliwości zna mnóstwo przypadków, w których świadkowie koronni utracili swoje statusy, gdyż nie potrafili lub nie chcieli żyć zgodnie z prawem i wracali do przestępczego procederu. Autorzy książki Koronny numer 1 podsumowują ten temat następująco. Nasz wniosek jest banalny. Określenie skruszony przestępca jest z gruntu fałszywe. Żaden z nich nie jest skruszony. Żaden nie żałuje ofiar swoich przestępstw ani swoich wyborów życiowych. Wyznali swoje grzechy i obciążyli dawnych przyjaciół nie z powodu skruchy, ale z prostej kalkulacji. To im się po prostu opłacało, chociaż uczciwie mówiąc, nie każdemu w jednakowym stopniu. Ba, niektórym w ogóle się nie opłaciło.